pierwsze zdjęcie, jak miał 85 urodziny, to Mati jeszcze wtedy wyprowadzał piłkarzy tutaj z sędzią bodajże głównym, albo z dwoma nawet, czy nie pamiętam jak to połączony było. Połączony był. Ale to wtedy fajne, wiesz, taka pamiątka, stroje retro, więc tak to się tutaj zaczynało na tym stadionie. Tu jeszcze jak był młodszy. To sędzia nawet na ręce go wziął, a Rafał Rostkowski do niedawna jeszcze gwizdał Ekstraklasa, ale najlepsze są te trybuny, bo to jest jeszcze stary stadion, dzisiaj jednak trochę jeszcze inaczej Lotto, to wygląda. Zobacz, jeszcze w Lotto grał, to kiedy to było? No to z 2004-2005. Nawet może opisane jest, wiesz co? 2004 rok, pierwsza liga, Lech Wisła Płock 4-2. To jest pierwsze boisko Mateusza. On tutaj po raz pierwszy przyszedł na boisko i po raz pierwszy tutaj w ogóle chciał cokolwiek tak, robić z piłką. To się tutaj wszystko zaczynało. Nie było tej nawierzchni, co jest teraz. To był typowy beton, korzenie przebijały się na środku czy z boku. Nie były takie bramki, były bramki od piłki ręcznej. Aha, także węższe takie. Takie nie? Węższe. Mhm. Nie miał za bardzo kolegów tutaj, bo no miały jednak większe umiejętności niż reszta. Jak miałem możliwość, to też wychodziłem z nim, starałem się jak najczęściej, bo wiedziałem, że jednak ktoś do tej gry jest mu potrzebny. I na początku miał zajawkę taką, że chciał być bramkarzem. Rzucał się na tym betonie, łokcie porozwalane, kolana to samo. Potem jednak zaczął więcej widzieć w sobie zawodnika z pola i tak teraz zostało, ale tu się wszystko zaczynało, tutaj stawiał swoje pierwsze kroki. No a później oczywiście przenieśliśmy się z 2 km dalej. Daleko nie mieliście dosadnie przenoszeń, trochę tak przypadek jest. Jak Paweł Tomczyk, że na ten stadion było tak blisko, że aż żal było tak, nie zaprowadzić tam tak chłopaków. Jest. To samo to dotyczy, bo jak ja zaczynałem trenować w grupach młodzieżowych, to 3 ulice dalej mieszkał mój przyjaciel Piotr Rejs i też miał blisko na stadionie. W jednych grupach trenowaliśmy. My jako Lech Poznań musimy być godni, że nosimy ten herb na sercu. I staramy się grać bardzo dobrą piłkę i się dobrze bawić i grać także w fair play. My wtedy wyprowadzaliśmy piłkarzy i kamera przyszła. Ja tam byłem najmłodszy, bo wszyscy byli 4 lata starsi. Wtedy właśnie to był rocznik 9-6 i ja byłem też. No i tam w wywiadzie mówiłem, że jestem maskotką drużyny, że czuję się odpowiedzialny. No i później gdzieś tam była kamera na mnie, a ja udawałem piłkarza i plułem gdzieś tam takie zachowania miałem. No i to tak grałem szefa, jakby to Grabara powiedział. Ja jestem rocznikiem 2000, ale grałem w roczniku 99, ale już od września będę grać z moim prawidłowym rocznikiem. Twoją przygodą w Lechu, twoją karierą w Lechu jest tak, że ty dość późno trafiałeś do tych wyższych drużyn. To było tak, że cała twoje rówieśnicy szli wyżej, ty zostawałeś. I miałeś takie myśli, że kurczę, coś nie idzie w dobrą stronę, że może tego talentu jest za mało. Miałeś coś takiego w głowie, że kurde, może to jednak nie piłka, może coś innego? Nie. Zawsze byłem przekonany, że chcę grać w piłkę i masz rację, że właśnie było tak, że gdzieś później przeskakiwałem do wyższego zespołu, ale wiadomo, że gdzieś to było gdzieś trochę, może nie bolało. Dla mnie to była jeszcze większa motywacja. Mhm. Ja wiedziałem, że muszę robić cały czas wszystko to samo, nic nie zmieniać. I że to zaprocentuje, no i jak widać, no cały czas idę do góry i oby tak dalej. Nawet była taka sytuacja, że dzwoniliśmy do pana Tadzia Sarny, pozdrawiamy serdecznie, panie Tadziu, i żeby odpalono światła, bo była zima i odpalono normalnie upitery na bocznym boisku, więc no, dużo tych treningów gdzieś tam poza jednostkami zwykłymi było. Co czuje chłopak, który jest od początku swojej przygody z piłką w Lechu? Ten Lech jest w sercu, jedziecie do Białego Steku, debiutujesz, a przy tym na boisku wpuszcza cię tata. Coś tata w ogóle ci szepnął przed tym wejściem na boisko? Tam było chyba tylko powodzenia skrzypuś, a co czułem, to nie da się opisać.
Przed meczem oczywiście, no na początku cieszyłem się, że już jest w ogóle w 18 meczowej. I tak sobie po cichu gdzieś tam myślałem, może przy korzystnym wyniku, czy jak może trener da mu szansę w ostatnich minutach. Mówię, fajny prezent na święta, będziemy mieć fajne święta. Cały mecz siedziałem na ławce i byłem podekscytowany. Nie stresowałem się, tylko miałem w sobie pełno emocji. I jeszcze była taka sytuacja, że w 5 minucie trała gdzieś tam został przekopany i leżał i fizjo wbiegli i trener do mnie powiedział, że mam się iść grzać. I w 5 minucie się grzałem i... Mówię, jak on tu będzie miał zagrać 80 minut, to trochę mnie tak ciarki przyszły. Ale Łukasz wytrwał do końca, bodajże jak pamiętam, do końca, bo Mati zmienił Tibę. No i cały mecz czekałem. Czekałem do 90 minuty i wszedłem i kiedy mecz się skończył, to wtedy sobie tak naprawdę uświadomiłem, że dotychczas spełniłem swoje największe marzenie i życzę każdemu, żeby poczuł się w życiu tak jak ja w tamtym momencie. No przeżycie jest niesamowite, powiem. No, adrenalina ogromna, ale ten stres też taki pozytywny. Myślę, że ten mecz z Lechią to już tak... No to zagrałem w pierwszej jedenastce, no i to jednak było na Bułgarskiej, tak, gdzie byli ci kibice i udało nam się wygrać. No wtedy fala szczęścia to też było coś niesamowitego i pamiętam właśnie, że wtedy chyba czekaliśmy długo za gwizdkiem, żeby sędzia rozpoczął mecz i tak stałem na środku i tak patrzę na ten kocioł, na cały stadion i mówię, gram. No, nie, niesamowite. Kto jest lepszy w siatkonogę? Zdecydowanie ja. Obecnie? Mhm. Mati. Zdecydowanie Mati. Tata dobrze sobie radzi, ale Mati. Kto ma lepszą pamięć do uroczystości rodzinnych? Mama. Ja. Żaden z nas, mama. Na pewno nie my. Słyszałem, że jednak mama tutaj przy... No mama. Z całego grona mama, ale tak, z tego duetu tak, to tak, jednak tak, ty. Tak. A z tych dwóch? Tata. Kto zna więcej przyśpiewek Olechu? Ja, zdecydowanie. Mati chyba obecnie. Zdecydowanie Mati. A kto lepiej znosi porażki? Myślę, że tata. Ja. Tata? Kto wygrałby test historyczny w wiedzy o Lechu? Tata. Ja. Myślę, że tata. Kto bardziej nadawałby się na kapitana drużyny? Na kapitana. Mateusz Szybczak, ja. Mati. Tata jest zbyt uległy, Mati. I mam nadzieję, że będzie kiedyś tym kapitanem. A czyich meczów sędziowie nie chcieliby prowadzić? Mojej drużyny przeciwko taty drużyny. Bo byłaby wojna. Macieja. A wybierając między tobą a Matim? Taty. Chyba jednak mnie. Mimo, że Mati też ma taki charakter, gdzie tam lubi odpyskować, czy nie zgadza się z decyzją sędziego, ale myślę, że ja gdzieś chyba bardziej byłem taki krąbny. To tak trochę odbiegając od tematu piłki, jakbyś mógł wejść tutaj przy całym sektorze, wejść na ten podest i zarzucić jedną przyśpiewkę, to co by to było? Poza skandowaniem swojego nazwiska. To moim marzeniem jest, żebym tutaj mógł kiedyś wziąć mikrofon i zaśpiewać mistrz kolejarz. I myślę, że wtedy będę spełniony.